Dzień dobry, wieczór, Tomek, przed wami Enter the Gungeon. To jest komentarz dograny po fakcie. Stwierdziłem, że ja jednak to gram, bo to jest dosyć ciekawy run, który, no, jak to czasami bywa, chciałem sobie pograć, ale akurat nie miałem ochoty na komentowanie. Gramy Marinesem. Mamy... co ja tu miałem za bronię? To, co widzimy teraz, to jest, jak to się po polsku zwał, łunoryb, co nawet dosyć dobrze przetłumaczyli. Broń może nie rewelacyjna, ale robi swoje, jak widać. Fakt, że się odbija od przeciwników, jest ciekawy, nie tylko od ścian. Nie zadaje może bardzo dużych obrażeń, a tutaj był niezły fuks, że się wywinąłem. Nie lubię tych elektrycznych gumiaków. No, może ta broń nie zadaje jakoś bardzo dużo obrażeń, ale... daj radę. Więc tak, mam 5 HP, jak widać. A to dlatego, że pierwszego bossa udało mi się bez większego problemu zabić idealnie. I chyba w skrzynce było coś, co tam dodawało HP. Więc jest ładnie, plus 2 kawałki zbroi, 3 ślepaki, ładnie. Aha. Snajpery. W sumie no... I znowu te elektryczne. Snajperzy nie są aż tak źli, jeżeli tylko się rusza prostopadle do nich. Ile tutaj tego? Trzecia fala. Tak, dwie kostki mięsa. No, w tym pokoju trzeba lepiej... Znaczy trzeba. Chyba najprościej się schować za stołem. I więcej elektrycznych? Nie, to są zwykłe. Jeden chyba wpadł do dziury. Tak, no slajmy w sumie ta broń. Powiedzmy, daj radę. Nawet amunicja. Czemu nie? Więc postrzelam, poszukam secret roomów potencjalnych. No ale z Secret Rubabi to, nie wiem, to jest straszliwie rzadkie w tej grze, jak dla mnie. A, właśnie, przegapiłem wcześniej, po lewej było zielone światełko, jakiś specjalny pokój, ale poszedłem tutaj. Do item rooma. Zielona skrzynka, dobra, i w niej mamy airstrike, nalot. To jest dobry przedmiot. O, właśnie, ta snajperka, która zamienia w kurczaki. Świetna broń. Więc przywołamy amunicję. Weźmiemy nalocik. Jak to się... Heksa broń? Tutaj nie mam czego szukać. Kiedyś się wybiorę do tego... do kanałów i przywiozę... przyniosę tą magiczną zbroję. Nie byłem jeszcze w drugim ukrytym... na drugim ukrytym poziomie. Ten handlarz rzadko ma coś jakiegoś pożytecznego i w ogóle ceny horrendalne, tam jakieś za 90... amulety, które polepszają ślepaki. No, średni interes jak dla mnie. No, tutaj myślałem, że dostanę, ale jakimś cudem się wywinąłem. Jest boss, ale jeszcze mamy sporo do zwiedzenia. O, wypróbujemy airstrike. Najpierw trzeba celować, a potem drugi raz użyć przedmiotu, żeby potwierdzić. Jak widać, konkretna rzecz. Chyba najfajniejszą cechą tego przedmiotu jest to, że niszczy pociski, jak to wszystkie wybuchowe, no, ogólnie wybuchy. Standardowo, jeżeli mamy amunicję, to czemu by nie poszukać secret roomów. Tutaj chyba jest... nie, tu jest pusto. Ta broń...
ma też odrzut, o dziwo, w miarę silny. Można jej użyć do spychania mobków w przepaść. Póki co na razie żadnych jakichś ciężkich rzeczy, no ale drugi level, no dopiero od trzeciego powiedzmy się zaczyna cokolwiek ciężkiego dziać. Przynajmniej kiedy już się człowiek przyzwyczaił trochę do gry. Mamy sporo kasy. O, mało na piłę nie wszedłem. Mamy sporo kasy, można będzie popróbować coś z tym zrobić. W sklepie chyba nic ciekawego nie było. Tutaj zaraz będzie drugi item room. Slimy. Tak, lepiej zostawić na potem. I tutaj chyba się stanie, że mnie dopadną wreszcie. Być może to był pierwszy kawałek obrażeń, jaki dostałem w grze. Zorgivera. To jest rewelacyjna broń. Na bossów, na wszystko. Jej pociski są samonaprowadzające. Szybkostrzelna, w pełni automatyczna. Ostatni pocisk w magazynku ma tam jakąś specjalną właściwość, wybucha, zatruwa albo coś tam. No to boss drugiego poziomu. Na szczęście chyba najprostszy z nich wszystkich. Givergona. No, ten atak trzeba być blisko. Tutaj było widać ostatni pocisk z magazynku. Mało brakowało. Ostatni pocisk wybuchł. Tutaj ślepak, tak, żeby być w miarę, żeby się nie przejmować po prostu. Pamiętam, że na początku ten atak tak mnie strasznie konfuzował, bo zawsze stałem daleko i wtedy tego się nie da uniknąć. Się zastanawiałem, o co chodzi. No. Ta broń wymiata. Teraz mamy 6 HP, uzupełnimy amunicję, klucz. Masa życia, którego no, nie wykorzystam raczej. Masa kasy. No tak, w sklepie w sumie były chyba tylko klucze i jakieś inne rzeczy. Mogłem klucz kupić na przykład, ale z tego co pamiętam, chyba kluczy nawet nie będzie mi brakować. Kopalnia czarnego prochu. Kopalnia prochu, no śmieszne trochę. O, no i właśnie. Jak się ta pukawka nazywa, nie pamiętam, ale tak, tutaj trzymam po prostu fire. I nie powala, ale jest to półautomat, więc można klikać, co sprawia, że dużo szybciej strzela i tak, na początku nie byłem jakoś... O! Tak, szybko można strzelać. Na początku nie byłem nią zachwycony, ale kiedy się klika, to jest dużo lepsza. Jakiś taki laserowy pistolecik. O, kulki, super. W sumie to nie jestem pewien, czy te odbite moje pociski od kulek zadają mi obrażenia, czy nie. W sumie mam nadzieję, że nie, bo to byłoby trochę głupie, ale pewien nie jestem. No i ta broń zadaje dosyć konkretne obrażenia. Trochę szybko wypstrykuje amunicję, no ale coś za coś. Pokemony. I jeszcze chyba jedna kulka, sądząc po... Tak, po tych strzałach gdzieś tam lata. No na kulki wciąż bardzo ich nie lubię, chyba są najupierdliwsze na trzecim poziomie. No nie, może grzyby duże są gorsze czasami, albo... Giwroksiężnice, ale kulki, a... Co chciałem powiedzieć, że na kulki to po prostu często strzelam tak na oślep. Zużywając dużo amunicji, no ale chcę w miarę szybko się ich pozbyć. Dwa nietoperki.
to jeszcze nie koniec. O, tutaj przykład działania mojej wspaniałej snajperki tęczowej, która jest rewelacyjna również. Zadaje bardzo dużo obrażeń. Na drugim poziomie wciąż one-shotuje bazowych nabojaków. No a tak, im dalszy poziom, tym przeciwnicy mają więcej HP, nawet ci bazowi. A! W środku mamy wagonik ze spluwą. To się wystrzelało. To zmieniamy na strzelbę. Strzelbę, no nie wiem, karabin, snajperkę. No, wciąż one-shotuje dużą ilość przeciwników. Tutaj mamy kapliczkę, która leczy, jeżeli się jej odda broń. Nie pamiętam, czy ona chyba leczy o 2 serca? No, nie sądzę, żeby leczyła do pełna. To byłoby zbyt piękne, ale... O, jaka lama. Troszkę zaczynam obrywać. Całe szczęście, że mam 6 HP. Na potem. O, pięknie. W sumie to aż tak dużo mu obrażeń nie zadało, ale przyspieszyło nieco. Te totemy przeważnie nie są groźne, ale wymagają nieco czasu, a to było piękne. Czarodziej nie wysadził się, bo się teleportował, ale ten drugi się wysadził przez wybuch tego totemu. Co mamy w sklepie? Broń, która jest taka sobie, oraz kula. Mam tyle kasy, że... czemu nie? Kula sprawia, że moje pociski się delikatnie samonaprowadzają. Aimbot. Lekki. Było mnie stać. To idziemy do dołu. Nie wiem, kiedy ja wbiję ten achievement z zabiciem chyba 100 przeciwników podczas jazdy w wagoniku. To masakra. Długo. Na propos wagoników. Właśnie, myślę, że trzeba będzie po prostu otworzyć skrót do kopalni i... jakoś tak to robić. Słyszałem, że jeżeli się użyje skrótu, aby przejść do trzeciego poziomu, to już od szczura tego wrednego dostajemy jakieś przedmioty, które może pomogą zrównoważyć fakt, że pominęliśmy 2 poziomy. Ta snajperka jest piękna, jedna z moich ulubionych broni zdecydowanie. Prosta, ale naprawdę ma kopa. No i trzeba będzie kiedyś nad tymi skrótami popracować, żeby je pootwierać. Do tego, myślę, przyda się... Pewnie, no, gra pilotem oczywiście, bo więcej kasy. I fakt, że raczej trzeba będzie iść przez ukryte poziomy, żeby, no, więcej rzeczy zdobyć po drodze. Item roomik. Kosmiczny super żółw, który wymiata totalnie, więc mamy naprawdę bardzo dobre przedmioty. Ten run, no, szykuje się na bardzo dobry. Tutaj stwierdziłem, że skoro ten run jest taki dobry, to na razie chyba sobie daruję. Jeżeli dojdę do 5 poziomu i do kuźni, to może nie będę brał aktywnego przedmiotu jako składnika pocisku, tylko z 4 poziomu, który jest pasywny.
A tutaj kiedy indziej. No. Jeszcze fakt, że ta snajperka zamienia w kury czasami, czyli one-shotuje częściej, jest piękny. Żółw też jest piękny, jak widać. Jeszcze jedna skrzynka. Mam klucze, więc czemu nie? Czasz kopluj. Ta broń chyba nie zadawała jakoś bardzo dużo obrażeń, ale myślę, że się samo naprowadza, więc... Czemu nie? Na nic mnie nie stać. Został boss. Więc oczywiście Zorgivera. I lecimy. I standardowo Balrog. Nie, zawsze Balrog. Zaczniemy od nalotu. Od niego po prostu chyba trzeba się trzymać z daleka. Tutaj no trochę zmarnowałem moje ślepaki. Trzeba się trzymać z daleka, bo właśnie jak robi te ataki, jakie widzieliśmy na początku, to ciężko ich uniknąć z bliska. Za mały rozrzut. O, a tutaj niepotrzebnie na początku robiłem przewroty, ale o dziwo jeszcze nie dostałem. Jeszcze. A, pięknie. No, zaczyna się turlanie. Ta faza chyba jest dla mnie najtrudniejsza. Taka, o właśnie, trochę nieprzewidywalna. Znaczy, no pewnie da się przewidzieć, ale... Poza tym idzie w miarę. Prawie padł. Ciemna faza jest w miarę prosta. Chociaż czasami te kulki potrafią tak znienacka jakoś wlecieć, że są dwie fale, które zahaczą człowieka. Ale Działro padł, ja dostałem tylko jednego hita. Mało brakowało do Flawlessa, no ale co, cóż. Wybuchowa amunicja, żeby było jeszcze lepiej. Cóż to robi? Niewielkie ładunki wybuchowe w niektórych nabojach. Super. W sumie nie wiem, czy to też... Czy te wybuchy mogą mnie ranić, czy nie? Być może. Więc pewnie lepiej nie stać blisko. A dobra, czwarty poziom, czyli moje Nemesis, gdzie ostatnio utknąłem. Praktycznie za każdym razem. Uroczysko. No, na start już szkielet, doskonale. No i jest też jakiś czaszkopluj. Ale snajperka się sprawdza. Snajperka wciąż, czwarty level, daje radę. Niestety amunicja się do niej kończy. Co tutaj mamy? O, coś tam wybuchło i zabroziło biedaków. No to ja to sobie poczekam, żółw niech postrzela. No dobra, pomogę. To co teraz? Wracamy do Unorypu. Teraz się spawnują te jakieś pseudo nabojo zombiaki. Żółw biedak nie może się zdecydować, w co strzelać. No one nie są jakieś bardzo groźne, ale trzeba uważać, bo przeważnie jest ich dużo. I są też może jakieś super szybkie. Z kluczami miałem dużo szczęścia, bo jak widać dużo dropów. Żółw jak zapierdziela. Oho, znów szkielet. Pięknie. No to jak widać nalot jest w stanie go załatwić. Za jednym razem. A, zacięłem się w drzwiach, co jest bardzo częstą przyczyną jakiegoś dostawania obrażeń. Czy to zacięcie się w drzwiach, czy w jakichś takich dziurach. Albo stołach oczywiście. A, tutaj też zombiaki widzę. Jak się dziwnie zagina promień tej broni teraz. O, i czarodziej. Nie wiem, czy on tu był na początku, czy się zespawnował. Oraz jeszcze jakiś ten przeklęty, czy też zacięty.
Na razie idzie dobrze, chociaż nie było jeszcze żadnego jakiegoś bardzo przykrego pokoju. Oho, mamy śmierć. Z całą masą zwykłaków. Przez ten atak trzeba przeskakiwać przeważnie, bo jest samonaprowadzający i nie przestanie nas gonić. No, nawet się udało. Jest jakiś pieśniarz, więc staram się go od razu znaleźć, ale... Może być ciężko, bo się gęsto zrobiło. O, tu jest. Padł. Dostałem połówkę, ale mam nadzieję, że tylko tyle. Żółw chyba sobie już poradzi. Z amunicją też miałem szczęście. Więc tak, zdecydowanie do strzelby, do snajperki, nie strzelby. Może tego poużywamy? Może. Najpierw łunoryb wypstrykam. No więc to pokazuje w sumie ten run, że szczęście tutaj bardzo dużą rolę odgrywa jednak w Gungeonie. Nie jestem jakimś wielkim fanem tego. Co można więcej powiedzieć? Mamy sklep i jakiś specjalny pokój za kluczem. Ale mam dwa klucze, więc na razie się wstrzymam. Zobaczymy, co jest w skrzynkach. Bo ani jakoś broni, ani pasywów w sumie... W sumie to właśnie nie potrzebuję, więc może powinienem był iść do sklepu od razu albo do tego pokoju. Chociaż ten pokój to... Wydaje mi się, że mogą mieć tylko tam dwie rzeczy. Albo leczenie, doktorki, albo... Gość z mapą, znaczy, który chce mapę. Niby Zelda, niby coś tam. W sumie nie wiem, co tam jest. Ach, ta snajperka, kocham ją. Co tu mamy? Na razie nic szalonego. Żółw naprawdę bardzo pomaga. Ciekawe, jakie on ma obrażenia. Nawet no, jakikolwiek, no ale to jest po prostu darmowe strzelanie. Więc... Fakt, że nie da się go zabić. No, amunicja, więc Zorgiverę uzupełnię. Sprawdzanie secret roomów, ale też nic nie widać. Obstawiam, że też przegapiam czasami te secret roomy. Kiedy się gra, to jednak... No, bo w ferworze walki no, można przegapić, że gdzieś tam w ścianie się jakieś pęknięcie pojawiło. Kurde, przegapiłem ten pokój. Znaczy, pamiętam, arena... Ale nie wróciłem do niej potem. Co pewnie było dobrą decyzją, bo mogło się źle skończyć, ale z drugiej strony ciekaw jestem, co tutaj by się działo. W arenie walczymy z kilkoma falami. Ogólnie wszystkich chyba mobów, jakie się na danym poziomie pojawiają. Dostajemy skrzynkę. Jeżeli się uda przeżyć. Z areną niestety jest taki problem, że tam nie ma za co się chować. Dobra, mam trzy klucze, więc stwierdziłem, że równie dobrze możemy pootwierać rzeczy. Sklepik. Sklepiku bez szału. To jest fajne, karta do głosowania, wiem już co robi. Zwiększa coolness, czyli ukryty stat. Dający lepsze dropy i przyspieszający ładowanie przedmiotów aktywnych. Ale nie stać mnie. Znów to był też dziad ze ślepakowymi rzeczami, ale też nic ciekawego. Więc mam nadzieję, że się uda uzbierać na kartę do głosowania. Spoiler, nie da się, nie uda się. Za mało kasy, co jest dziwne. Bo niby jeszcze kilka pokojów zostało, ale nic z tego. O, żółw. Pięknie zabił czarodzieja. I znów amunicja. To jest... Random się zepsuł. A...
może do tego. Nie wiem, czy to była dobra decyzja. Może powinienem snajperkę jednak uzupełnić, mimo tego, że prawie była pełna. Jest ona zdecydowanie bardziej efektywna niż łunoryb. Wciąż one-shotuje bazowych nabojaków na czwartym poziomie, co jest bardzo przydatne. No i skrzyneczka, a w niej kostka lodu. Skraca czas odnawiania przedmiotów. No niestety nalot, nie używam go jakoś bardzo często, bo ma, no, dosyć długo się ładuje. Chociaż przyznam, że powinienem chyba używać przedmioty generalnie, nie patrząc na to, czy będą gotowe na bossa, czy nie. A to dlatego, że i tak podczas walki z bossem przeważnie się naładują. Myślę, że tak powinienem zacząć robić. Zamiast je chomikować. Jeszcze jedna skrzynka. Dobra, niebieska, czyli kiepskawa, ale mam klucze. Równie dobrze można otworzyć i to będzie jakaś broń. A, nieważne. Właśnie, wiedziałem, że to będzie, że to byłaby broń, bo w pierwszej był pasywny przedmiot. Znaczy przedmiot jakiś tam. Więc i stwierdziłem, że co, mam wystarczającą dużą ilość broni, nie potrzebuję żadnej innej, szczególnie z niebieskiej skrzynki, więc rozwalę ją z nadzieją, że może życie z niej wypadnie albo zbroja. No niestety nie, ale myślę, że to była dobra decyzja ogólnie. No to teraz wytniemy kawałek, bo tutaj będzie strasznie żmudne szukanie ukrytej ścieżki. W sumie nie wiem, czy... No, tutaj było widać, że niektóre pociski faktycznie wybuchają. Nie wiem, czy ta ukryta ścieżka jest zawsze taka sama. Chyba nie. Byłem tutaj kilka razy, przeszedłem przez tą przepaść. Ale wydaje mi się, że nie była zawsze taka sama. Więc strategia jest, jak widać, taka, żeby użyć, no, najlepiej bazowej pukawki, żeby łuski wypadające z niej nam pokazały, gdzie można iść. Ewentualnie można użyć jakiejś broni, która bryzga wodą albo coś takiego. Wreszcie koniec. Te. Łapiemy planarny ołów i spadamy stąd. Skoro mam dwa klucze, to... trzeba będzie zobaczyć, co jest za drugimi zamkniętymi drzwiami, ale może po bosie. Standardowo Zorgivera. No i jaki boss? Najgorszy z możliwych chyba. Ten boss wydaje mi się, nie wiem, mega losowy. No oczywiście pewnie nie jest, ale na przykład jak uniknąć tego ataku? Jeżeli się stoi blisko, to nie ma szans. Dobra, no to rada, nie stać blisko, no ale... nie wiem. Zużyłem sporo ślepaków, bo... tak, na pewno przez te takie dosyć szerokie łuki, znaczy łuki, kółka, lepiej nie rolować. Ogólnie tutaj lepiej chyba rzadko rolować. Bo za dużo pocisków jest na ekranie, żeby... łatwo się łatwo wpaść w jakiś inny pocisk. No, to po prostu lepiej przechodzić przez te strzały, ale czasami są tak gęste kulki, że no nie da się przejść i trzeba rolować. Bieda. Ale przynajmniej powoli patrzę, jakie są jego paterny, jak strzela. I padł. Całe szczęście, dużo życia straciłem. Co dostaniemy za to? Kowadło. No, kowadło nie jest złe, ale mam dużo chyba innych lepszych broni. No to teraz miejmy nadzieję, że uda się poleczyć u doktorków i wciąż nie stać mnie na kartę do głosowania. RIP. Cóż. I okazuje się, że to wcale nie są doktorki, tylko ten. No ale zawsze to progres również.
mapa czwartego piętra. Ale widzę, że w momencie mam 3 na 5, więc któreś z wcześniejszych pięter pominąłem, albo nigdy go tam nie spotkałem. Kupimy w sklepie HP-ki, no i na nic więcej mnie raczej nie będzie stać. Przynajmniej doszedłem do 5 poziomu. Co samo w sobie jest sukcesem. Nawet jeżeli nie znajdę kuźni. Tak, mam naprawdę konkretne bronie. O, jeszcze ten shotgun z trucizną, którego nawet chyba ani razu nie użyłem. Piąty poziom. Kuźnia. Używamy sobie tego czaszkopluja. O, to nie był dobry początek. Całe szczęście, że... Wow. Całe szczęście, że eksplozje niszczą pociski. No tak, ta broń, no nie wiem. No tutaj żółwiowi pozwolę robić swoje. Nie wiem. Ta broń jakoś, nie wiem, nie podeszła mi, o dziwo. Chociaż chyba nie jest zła. Może po prostu miałem lepsze bronie. Muzyczka fajna i tak, te klocki gorsze niż lodowe, oczywiście nie, czy są gorsze? No pewnie są gorsze. Na szczęście dezaktywują się też po zakończeniu pokoju. Młoteczki. Z nimi wciąż mam problem. Muszę jakoś tutaj opracować strategię. Po uderzeniu chyba po prostu trzeba minimalnie w lewo lub w prawo jakoś się odsunąć, żeby nie dostać. Już teraz shotgunistów... O! Pieśniarza załatwiłem. Shotgunistów jednym strzałem... Znaczy, nigdy chyba ich jednym strzałem nie załatwiałem. Nie wiem, jak tam teraz jest z bazowymi przeciwnikami, czy za strzałem ich będę w stanie zabijać. No, już nie. Znaczy, to był snajper, ale on ma też mało życia, normalnie. Tu ściany jakiś magus oraz... Lepsza wersja rycerza, który opierdziela jakimiś kulkami, które się odbijają. Tak. Użyłem ślepaków, bo po prostu moim celem jest nawet nie dojście do bossa, tylko znalezienie kuźni. I co to zabiło wszystkich? No, moim celem jest znalezienie kuźni. I oddanie chociaż tego jednego kawałka pocisku. O, młotek. Co on tu robi? Tu się już robi gorąco. Tak, zabić tego samonera. O, ślepak, to się przyda. Nie jest przyjemnie na 5 poziomie. Ale w końcu się przyzwyczajimy. W końcu. Jeśli wystarczająco często tutaj będę dochodził. Te takie paleniska da się przewracać i wypada wtedy z nich ogień. Oho, znów rycerz. Tak, odbijające się kulki. Żółw go załatwił. Żółw. Moje zbawienie. No teraz decyzja, gdzie idziemy. Na lewo jest item room, więc tam pewnie nie będzie kuźni. Trudno powiedzieć. Za to tu jest kuźnia. Wreszcie ją znalazłem. O, i nawet są pszczółki, gdyby było mnie na nie stać. Amunicja, klucz, życie. Cześć. Od dawna nikogo tu nie widziałam. Chcesz zabić swoją przeszłość? Z pewnością udało ci się dotrzeć. Coś tam, nie nadążam czytać. Tak. Oczywiście trzeba amunicji do Givery zdolnej zabić przestrzeń. Jaką przestrzeń? Przeszłość. Tak.
No i tutaj się dowiemy, że faktycznie potrzeba czterech komponentów pocisku. No, przynajmniej mam jeden, więc jestem zadowolony. Całe szczęście, że można te komponenty przynosić podczas wielu rozgrywek, a nie trzeba podczas jednej, bo to byłby dopiero hardcore. Masz, żryj! I co? Cóż, kupię życie, bo na resztę raczej mnie nie będzie stać. Klucze mam. Amunicja. Pewnie prędzej zginę, niż się wypstrykam z amunicji. Ciekaw jestem, czy da się przez te dziury w podłodze wpaść, znaczy spaść. Nie próbowałem. Wiesz, może powinienem. Był. Jakieś armatki. Oho. Dobry początek. Tam mi się nie podoba, że te takie bloczki, sześciany potrafią nas załatwić spoza pola widzenia. Trzeba mieć szybkie refleksy. Czas na Zorgiverę, skoro umieram. O, młotek, no to... Fail. Ale run był bardzo dobry. Kuźnia odnaleziona. O, wiościan. Więc jestem zadowolony. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.